Okej. Dzisiaj kontynuujemy cykl, który rozpocząłem, czas próby. Mówiłem o tym przed świętami, bo w święta wielkanocne mówiliśmy o tym, co się stało w zmartwychwstaniu. Ale dzisiaj będę mówił o tym, że każda próba ma swój cel. Każda próba ma swój cel. I jeszcze będzie jedno nauczanie z tego cyklu, o dwóch próbach każdego wierzącego. I to będzie za tydzień lub dwa albo trzy, nie wiadomo kiedy. Bo Duch Święty wieje tak, jak chce. A więc o tym będziemy dzisiaj mówili. I kiedy tutaj uwielbialiśmy Pana, przemawiał do mnie Bóg przez pewne słowo, od którego chciałbym zacząć, chociaż nie było ono w planie. Dlaczego więc mówisz Jakubie i twierdzisz Izraelu, że zakryta jest przed Panem twoja droga, nie dochodzi do Boga twoja sprawa? Czyżbyś nie wiedział, czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy ani nie ustaje i niezgłębiona jest Jego mądrość. To jest fragment proroctwa Izajasza, który przekazał do Izraela. Ale dzisiaj również mógłbym powiedzieć, że to słowo ma taką samą moc i takie same znaczenie dzisiaj dla nas, bo my jesteśmy wszczepieni w ten krzew winny i my dzisiaj też jesteśmy Izraelem, też jesteśmy duchowym ludem. A więc dzisiaj Bóg mówi do kogoś. Dlaczego mówisz, Kościele, dlaczego mówisz, moje dziecko, że zakryta jest przed Panem twoja droga? Nie dochodzi do Boga twoja sprawa. On doskonale wie, w jakim miejscu jesteś. On wie, co czujesz. On wie, z czym się zmagasz. On zdaje sprawę sobie z tego, że się boisz. Ale dzisiaj Bóg mówi do kogoś, ja chcę ci pomóc, ja jestem z tobą, ja chcę cię przeprowadzić przez ten czas i chcę pokazać ci, jak wychodzić zwycięsko z każdej próby, która przyjdzie do twojego życia. Więc wierzę, że Bóg dzisiaj chce komuś pomóc. I nie mów, że... I nie myśl w taki sposób, że Bóg nie widzi ciebie i nie widzi tej próby, w której jesteś teraz. Bo kiedy mówię o próbach, to mówię o pewnych doświadczeniach, które przechodzimy w życiu. Ja mam 61 lat i przeszedłem już przez wiele prób, wiele doświadczeń. Więc myślę, że te próby, one wywarły wpływ potężny wpływ na moje życie. Na to, jak dzisiaj żyję, jak dzisiaj myślę, jak patrzę na świat, jak myślę o dniu jutrzejszym. Jak patrzę też na doświadczenia, które przychodzą do mojego życia. To miejsce, w jakim jestem, wypływa z tych wielu doświadczeń i wielu prób, przez które już przeszedłem i w których Bóg mnie czegoś uczył. A więc mówię na podstawie mojego doświadczenia, ale również na podstawie Bożego Słowa i tego, co Pan nauczył mnie o próbach. Więc wierzę, że będę mógł dzisiaj w jakiś sposób podzielić się z Tobą pewnymi wskazówkami, które działają w moim życiu, które Bóg dał mi i którym mogę się dzisiaj dzielić z Kościołem. A kto z Was, chciałem spytać, lubi przechodzić przez próby i modlić się tak co jakiś czas? Panie, już dość dawno nie miałem żadnej próby i żadnego doświadczenia. Czy mógłbyś jakąś próbę posłać do mojego życia? Czy ktoś modli się z Was tak? Nie widzę z tej strony nikogo. Nikt się z Was nie modli o próby, o doświadczenia? Czy nie brakuje wam im, jak tak parę mija lat i nic się nie dzieje? Myślę, że nikt się nie modli. Dlaczego się nie modlimy? Bo my nie lubimy prób. Ale tak naprawdę próby są częścią Bożego planu dla twojego życia. Można powiedzieć, że bez prób nie staniesz się tym, kim Bóg chce, abyś się stał. Więc potrzebujesz prób. I mimo, że o nie się nie modlimy, one przychodzą. Bo Bóg wie, że ich potrzebujemy. Bo Bóg wie, że one są dobre dla nas. Więcej, Bóg wie, że pomoże nam w próbach, kiedy tylko do Niego zawołamy. Amen? Wierzysz w to? Dlatego Bóg mówi, dlaczego mówisz Jakubie, że do Boga nie dochodzi twoja droga i Bóg nie wie, co się dzieje. Bóg wie, co się dzieje. Bóg wie o każdej próbie. Bóg wie o wszystkim, co przechodzisz. I chcę ci pomóc.
abyś zwyciężył w dniu próby. I kiedy patrzymy na Boże Słowo, możemy powiedzieć, że na podstawie modlitwy Ojcze Nasz, niektórzy nazywają ją modlitwą pańską, ja bardziej nazywam ją modlitwą uczniów. Jezus uczył uczniów tą modlitwą się modlić. I w tej modlitwie wydawałoby się, że Jezus zachęcał uczniów, aby modlili się o to, aby Bóg ich zachował od próby. Na pewno każdy z was modlił się tą modlitwą, w zasadzie ludzie się ją ciągle modlą i w tej modlitwie modlimy się tu w Polsce takimi słowami: i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zachowaj od złego. Więc wydawałoby się, że Jezus uczył uczniów modlić się, aby Bóg zachował ich od prób. Natomiast tak naprawdę w oryginale, w języku greckim, ten werset brzmi trochę inaczej. I oto jak ten werset brzmi: bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. Wiesz, to jest różnica: zachowaj nas od prób, nie zachowaj nas od prób, ale zachowaj nas od złego w czasie prób. Widzisz tą różnicę? A więc wcale Jezus nie mówił do uczniów: módlcie się tak, Boże, zachowaj mnie od prób. Nie, On powiedział: zachowaj mnie od złego w czasie, kiedy przychodzi próba. Amen? Czy zdarzyło się wam, komuś z was, że kiedy przyszła próba, to przegrałeś, bo można powiedzieć, zły zwyciężył w próbie? Zdarzyło wam się tak? Więc kiedy coś takiego się nam przytrafia, to Bóg mówi: musisz jeszcze bardziej do mnie się zbliżyć. I często jest tak, kiedy upadamy w czasie jakiejś próby, zaczynamy odsuwać się od Boga, przestajemy przychodzić na nabożeństwa, przestajemy przychodzić na małe grupy, zaczynamy stronić od ludzi wierzących i oddalać się od Boga. To jest absurd, to jest głupie. Kiedy przegrałeś w próbie i upadłeś, a to się może zdarzyć każdemu, bo chcę wam powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, że to zdarzyło się najlepszym. Bo kiedy mówię o najlepszym, to mówię o Dawidzie, który strasznie zgrzeszył przed Bogiem i przegrał w próbie, bo zgrzeszył z żoną czyjegoś, swojego jednego z najlepszych rycerzy. Potem jeszcze doprowadził go do śmierci i kłamał. A więc Dawid był tak, był mężem według serca Bożego, a upadł. Ale Bóg go podniósł, dlatego że on był gotowy zwrócić się do Niego, pokutować, szukać, zbliżyć się do Boga. On nie uciekał od Boga po tym, jak przegrał w próbie, ale zaczął szukać Boga i zbliżył się do Niego. Najgorsza rzecz, jaka może się ludziom przytrafić, to to, kiedy zaczynają stronić od Kościoła, stronić od Boga, stronić od społeczności z Bogiem i z Kościołem po tym, kiedy upadną. Nie rób tego nigdy, bo właśnie o to chodzi diabłu, żebyś oddalił się od Boga, bo to Bóg daje nam zwycięstwo w próbach. A więc nie odchodź od Boga. Nie rób sobie wakacji, kiedy są niedzielne nabożeństwa. Nie jeźdź wtedy na rower. Pojedziesz później po nabożeństwie, ale nie teraz. No, ale to jest tak na marginesie, taki bonus dodatkowy. A więc dlatego mówię, bo tak ciepło się zrobiło. A więc widzisz, próby i doświadczenia są nierozerwalną częścią naszego życia. I widzisz, czasami wchodzimy w próby na własne życzenia. A więc pakujemy się w doświadczenia jakieś życiowe na własne życzenia. Czasami te próby są z powodu tego, że Bóg nas do nich prowadzi, a czasami to diabeł nas doprowadza do miejsca próby, a czasami jesteśmy próbowani przez ludzi. Przez ludzi. Po to, aby dać nam awans, albo nam powiększyć jakąś większą odpowiedzialność. A więc czasami będą takie próby, które będą dlatego, że ludzie cię próbują. Ja myślę o pewnej próbie, którą miałem zaraz po tym, jak się nawróciłem. Jeszcze nie byliśmy tutaj w Częstochowie. Myślę, że to było gdzieś rok po wojsku. Więc byłem 3 lata wierzący i rozpocząłem wtedy pracę w zakładach mięsnych i pracowałem przy rozruchu nowoczesnej kotłowni parowej. To była taka duża kotłownia parowa. Ja byłem odpowiedzialny za rozruch tej kotłowni. I w tym czasie, wiecie, musieliśmy
zakupywać rzeczy do kotłowni, musieliśmy różne produkty i tam była zmiękczalnia duża, była kotłownia i moim zadaniem kupować było rzeczy do automatyki, do części mechanicznych, do części związanej ze zmiękczaniem wody. I któregoś dnia zawołał mnie główny energetyk, dał mi taką dużą szynkę i powiedział: Panie Tomaszu, trzeba pojechać po taką i taką część, ja wiem, że jej nie ma na rynku, ale tutaj jest coś, co Panu pomoże ją zdobyć. Więc dają mi tą szynkę i wysyła mnie po tą część do kotłowni. Ja mówię: dobrze, ale jakieś pokwitowanie, że ja to mogę wywieźć. Wie pan, niech pan wrzuci do tego, bo tym żukiem, żukami jeździliśmy wtedy, wiecie, takie samochody, teraz już ich nie ma, żuk się nazywa. I mówi: pan da tam pod siedzeniem, wie pan, taka ławka jest tam i pod tą ławką. Mówię: okej. Wziąłem tą szynkę, położyłem ją na podszybiu. Nie tam schowałem, ale położyłem ją na podszybiu. A to było ciekawe, że zawsze jak wjeżdżałem na ten punkt kontrolny, to zazwyczaj większości pracowników nie sprawdzano, a mnie zawsze sprawdzano. Sprawdzali, czy nie mam tu gdzieś szynki, czy nie mam w jakiejś torbie. A inni, którzy byli aż tak wypchane szynkami, nikt nie sprawdzali, a mnie zawsze sprawdzali. To było ciekawe. A więc ja miałem tą szynkę na podszybiu, kiedy tylko podjechałem, od razu zobaczyli, że kmiecik wywozi szynkę. A więc zaraz był telefon do dyrektora i miałem się z tą szynką zgłosić do dyrektora. Więc przychodzę z taką szyną wielką do pana dyrektora, główny dyrektor zakładów mięsnych, a pan dyrektor mówi: panie Kmiecik, co to jest? A ja mówię: szynka. Mówi: co pan z nią robi? Gdzie pan tą szynkę wywozi? Wywożę, żeby załatwić części do kotłowni. A kto panu to powiedział, że ma pan to zrobić tak? A mówi: główny energetyk. Widziałem takie trochę zmieszanie, ale co zrobił dyrektor? Zawołał tego głównego energetyka i mówi: pan, no nie możemy tak robić. Musimy dać jako po prostu szynka promocyjna albo reklamowa, jakkolwiek, ale nie można tak robić. No więc dostałem glejt, dostałem pismo, że wywożę szynkę reklamującą zakłady mięsne dla firmy, która produkuje części do kotłowni. Więc w ten sposób zmieniłem trochę zasady. I pomyślałem: nigdy nie mogę iść na kompromis. Byłem młodym wierzącym, może miałem 3 lata mojej wiary. Ale w ten sposób to był pewien test, jak ja się zachowam. Ciekawe było to, jak parę miesięcy później zwalniałem się z zakładów pracy, z zakładów mięsnych, to pan dyrektor mnie poprosił, powiedział: panie Tomaszu, bardzo mi się podoba pana podejście, pana postawa. I mówi: chciałbym panu zaproponować awans, bo główny energetyk miał już odchodzić za jakiś czas, a więc zaproponować panu awans i również większe wynagrodzenie. Tylko niech pan zostanie. Ja mówię: sorry, ale nie zostaję. Kolejny etap w moim życiu. A więc to było ciekawe, że kiedy przechodzisz przez próby, a takie sytuacje, ja myślę, że to wtedy ludzie mnie próbowali. Nawet nie Pan Bóg, nie diabeł, ale to był test, który przyszedł do mojego życia ze strony ludzi. To prowadzi do awansu. A więc kiedy przechodzisz zwycięsko przez próby, będziesz miał awans albo od Pana Boga, albo od ludzi. Amen? Potrzebujemy prób. Kiedy patrzymy na Ewangelię Mateusza, 4 rozdział, to jest ten fragment, w którym czytamy, że Duch Święty poprowadził Jezusa na pustynię, aby był próbowany przez diabła. Możesz sprawdzić, Mateusz 4 rozdział, 1 i 2 werset, jest napisane, że został Jezus poddany próbie przez diabła. A więc ciekawe jest to, że tutaj widzimy wyraźnie, że to Bóg prowadził Jezusa na pokuszenie. Bo to Bóg posłał, czyli Duch Święty, albo Bóg przez Ducha Świętego poprowadził Jezusa w miejsce pokuszenia. Ale po co? Czy po to, aby był kuszony do złego, czy aby zwyciężył złego? A więc zwróć uwagę, że faktycznie Bóg poprowadził Jezusa w miejsce próby, w miejsce, gdzie był kuszony do złego, ale po co? Aby zwyciężył złego. Czyli Bóg będzie cię ciągle prowadził w miejsce, w którym będziesz kuszony. Niestety nasze życie z tego się składa, ale po co? Po to, abyś zwyciężył złego. I kiedy zwyciężysz złego, raz, drugi, trzeci, on już nie przyjdzie, on już nie wróci. On już wie, że nie ma żadnych szans, bo ty zwyciężasz w imię Jezusa Chrystusa. A więc próby będą po to, abyśmy mogli zwyciężać złego. Po co? Abyśmy mogli mieć autorytet nad nim. Abyśmy mogli potem pomagać innym, uwalniać ich, uzdrawiać ich i prowadzić ich do wolności. Potrzebujemy prób. Widzisz, czas prób to wcale nic przyjemnego i nikt z nas nie lubi tego czasu próby, ale gdy mija, to widzimy, jakie błogosławieństwo ten czas próby zostawia w naszym życiu. I dlatego błogosławieństwa, które próby zostawiają w naszym życiu, powinniśmy je witać z radością.
Jedna osoba powiedziała, to Marzena, ty zawsze mówisz amen. Okej, okay, posłuchajcie, zobaczmy, co mówi Boże Słowo. List Jakuba, rozdział 1, werset 2-4. Drodzy bracia, siostry również, za najwyższą radość, powiedzcie ze mną najwyższą radość. Są różne poziomy radości, ale Jakub mówi, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Inne tłumaczenie mówi doświadczeniom. Wiedzcie albo wiedząc, czyli radość jest możliwa w czasie próby, kiedy coś wiesz. Kiedy coś wiesz, to wtedy możesz się radować, kiedy przychodzą próby. Ale jeśli tego nie wiesz, to będziesz smutny, przygnębiony, zniechęcony, zrezygnowany. A więc musimy coś wiedzieć. I to jest pewna wskazówka. Jeśli chcemy zwyciężać w czasie próby, to musisz coś wiedzieć. Musisz coś wiedzieć. Musisz coś wiedzieć. I tu jest napisane tak. Wiedząc, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. To słowo doskonali w Grece jest często też tłumaczone dojrzali, w pełni rozwinięci. Moje pytanie jest takie, czy Bóg chce, żebyś był dojrzały, czy chce, żebyś był ciągle dzieckiem? Czy Bóg chce, żebyś się rozwinął, był w pełni rozwinięty, czy raczej, żebyś był taki niedorozwinięty? Iluż w kościołach jest niedorozwiniętych chrześcijan? To jest straszne. Ja jestem przekonany, że każdy rodzic, każdy ojciec i każda matka chce, żeby jego dzieci byli rozwinięci, żeby doszli do dojrzałości, a potem, żeby wyszli z domu, najlepiej się ożenili albo wyszli za mąż i założyli swoje rodziny. To jest normalne. I nie ma co trzymać tych swoich synów tak w domu. Ja wiem. To ciebie nie dotyczy. Ale niektórzy chcielibyśmy zatrzymać nasze dzieci, żeby ciągle były dziećmi. My tak mówimy. Asia, zresztą ja też tak powiedziałem. Dawidku, nie rośnij tak szybko. Zaczku, nie rośnij tak szybko. Nadiu, jesteś taka słodka, nie rośnij tak szybko. Ale powiedz to rodzicom, żeby ich dzieci nie rosły, żeby ciągle były małe. Żaden rodzic nie chce, żeby ich dzieci były takie słodkie, malutkie i miały ciągle 3-4 lata. Chcemy, żeby były dojrzałe, żeby rozwinęły się. A więc jeżeli Bóg chce, ojciec dobry, który wie do czego nas przeznaczył, jeżeli chce mieć dojrzałych chrześcijan, chce mieć dojrzałych wierzących, to on będzie musiał pozwolić, czasami dopuścić, albo wręcz poprowadzić cię w miejsce prób. Pytanie dlaczego? I tu jest ciekawa odpowiedź. Ja znalazłem 4 rzeczy, które powodują próby w naszym życiu. 4 rzeczy. Możesz sobie zanotować. Pierwsza, każda próba jest szczeblem na twojej drabinie wiary. Możesz to zapisać. Nie jest to tutaj, żeby wam nie ułatwiać życia. Każda próba, zanotuj sobie, to jest ciekawe. Każda próba jest szczeblem na twojej drabinie wiary. A więc albo wchodzisz po niej w górę, albo w dół. Dzięki próbom po prostu możesz mieć większą miarę wiary i większy autorytet. Pamiętacie, co mówiłem o Jezusie, że kiedy Jezus zwyciężył złego, miał autorytet nad złym. Jest taka pewna ciekawa historia o Józefie. Józef był ulubieńcem swojego ojca i był taki czas, kiedy Józef miał sny, wizje, które Bóg mu dawał o swojego przyszłości. I to było nawet takie wizje i sny, w którym widział, jak jego bracia się kłaniają, jego mama i tata się kłanią przed nim. I on zrobił głupstwo i podzielił się tym z braćmi. I oni zaczęli go nienawidzić. A potem zaczęło coś się wydarzać. Diabeł zaczął go spychać z drabiny. I coraz większe pojawiały się problemy i trudności w jego życiu. W końcu go bracia sprzedali, wrzucili go do studni, a potem go sprzedali jako niewolnika. I zabrano go do Egiptu. Tam w Egipcie, jako że on miał pewne zasady, żył pewnymi wartościami, on żył z wiarą w to, że Bóg, jeżeli coś postanowił, że on to doprowadzi do końca, a więc on nie zmienił swojej postawy, ciągle wszystko, co robił, robił doskonale. Wszystko, co robił, robił na chwałę Bogu. Wszystko, co robił, robił z tą świadomością, że Bóg patrzy na niego i jego droga jest znana Bogu. A więc Bóg patrzył na niego, a on we wszystkim był doskonały, we wszystkim był nienaganny, we wszystkim był wierny. On wiedział, że każde doświadczenie, każda próba, ona może go podnieść. A mimo to diabeł go próbował zepchnąć z tej drabiny. I w pewnym momencie żona, jako że był przystojniakiem, to żona Potyfara miała oko na niego i w pewnym momencie próbowała go namówić do grzechu, do niemoralności, ale on uciekł. Więc ona była tak
rozczarowana tym, że nie udało jej się usiedlić Józefa, że zaczęła go oskarżać i osądziła go i w wyniku tego trafił do więzienia. A więc można powiedzieć, że tak jakby diabeł znów go zepchnął na kolejny szczebel i już niżej, i niżej, i niżej. I był w tym więzieniu wiele lat. W końcu pojawił się tam pod czaszy i kucharz, on wyjaśnił im sny i mówił, ale jak wyjdziecie z tego więzienia, szczególnie pod czaszy, bo on miał żyć dłużej, to pamiętaj o mnie. Ale on zapomniał. Więc znów jeden szczebel niżej, a więc diabeł go spychał na każda próba, każde doświadczenie, tak jakby diabeł go próbował zepchnąć w dół. I kiedy już był zapomniany, kiedy myślał sobie, czy Bóg widzi w ogóle mnie, w którym miejsce, w jakim jestem, przecież byłem tak wierny, byłem posłuszny. I w tym momencie Bóg obrócił drabinę do góry nogami. I z ostatniego szczebla znalazł się na pierwszym szczeblu i został drugim po Faraonie. Dlaczego? Bo był wierny i był wytrwały w próbach. Pamiętacie, co jest napisane tutaj? Czytałem to. Wiedzcie, że doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Józef był wytrwały, a wytrwałość prowadziła do dzieła doskonałego, aby stał się dojrzały, w pełni rozwinięty. To dzięki wytrwałości w tych próbach Józef w końcu znalazł się na górnym szczeblu drabiny. Bo zawsze próby, każda próba jest szczeblem na twojej drabinie wiary. Drugi cel prób. Próby pozwalają ci doświadczyć realności i obecności Boga. A więc jest to sposób na to, aby się przekonać, że Chrystus jest z tobą w ogniu. W tym czasie próby, w tym doświadczeniu. Tylko wtedy będziesz mógł się przekonać. Jeżeli ktoś mówi, Panie, chcę oglądać cuda, to prawdopodobnie będziesz potrzebował cudu. A kiedy potrzebujemy cudu, to naprawdę jest źle. A więc właśnie w takich momentach możemy doświadczyć realności Boga i tego, że Chrystus jest w nas. Po trzecie, próby, czyli doświadczenia naszej wiary sprawiają wytrwałość i dojrzałość, doskonałość. Mówiłem o tym, ale to co chciałem teraz powiedzieć, że to słowo wytrwałość w Grece to jest słowo hypomone, oznacza wytrzymałość, moc. Czyli próby powodują, że stajesz się wytrzymały, że masz moc, że jesteś silny. Więc jeżeli widzisz gdzieś silnych chrześcijan, wytrzymałych chrześcijan, nie takich słabeuszy, nie ludzi, którzy się chwieją, ale ludzi, którzy są stali, na których możesz polegać, to możesz być pewny, że oni mieli wiele prób w swoim życiu. Więc próby powodują wytrzymałość, potrzebują moc, sprawiają, że stajesz się doskonałym. W końcu czwarta rzecz, próby są drogą do chwały. Dlatego, że Jakub dalej w tym fragmencie, w pierwszym rozdziale, w kolejnym wersecie 12 mówi, szczęśliwy jest człowiek, który przechodzi przez próbę. A inne słowo mówi, inne tłumaczenie, który mówi, wytrwa w próbie. Nie szczęście jest wtedy, kiedy przechodzisz przez doświadczenia. Ale szczęście, błogosławieństwo jest wtedy, kiedy wytrwasz w próbie. Okej? To myślę, że to jest właściwe tłumaczenie. Szczęśliwy jest mąż, szczęśliwa jest kobieta, która wytrwa w próbie. Bo gdy zostanie wypróbowany, czeka go wieniec życia. I tu jest greckie słowo stefanos. I to słowo jest tłumaczone z greki wieniec zwycięski, zaszczyt, chwała, nagroda. Więc to nie chodzi o życie wieczne. Tu chodzi o chwałę, tu chodzi o zaszczyt, tu chodzi o nagrodę. Wieniec zwycięski. I jest jedna rzecz, która nic tak nie objawia, jak próby naszej wiary. I o tym chciałbym dzisiaj, na tym chciałbym się skoncentrować i o tym chciałbym trochę więcej powiedzieć. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest bardzo ważne, abyśmy to uchwycili. Jest jedna rzecz związana z próbami, która wykonuje pewną pracę, której nic innego, żadne nauczanie, żadne kazanie, żadne świadectwo, żadna inna rzecz nie jest w stanie wykonać w twoim życiu, jak tylko próby. I to jest opisane w 2 Koryntian 13:5. Możemy sobie to również wyświetlić. Jest napisane, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy dostrzegacie u siebie, że Jezus Chrystus jest w was. Jeśli nie, to może rzeczywiście nie przeszliście próby. A więc apostoł Paweł to był absolutnie wypróbowany człowiek i on mówi tak, musisz poddawać samego siebie próbie. Widzisz, on nie mówi tutaj o próbie, która przychodzi dlatego, że ludzie cię próbują. On nie mówi tutaj o próbie, która przychodzi
z powodu tego, że jesteś kuszony przez diabła. On nie mówi o próbie, do której prowadzi cię Pan Bóg, ale mówi: poddawaj samego siebie próbie, czy trwasz w wierze. Czyli ty musisz sam poddać samego siebie próbie, kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzą próby. Gdy wiesz, że Jezus jest w tobie, a tu jest napisane, że to właśnie wtedy możesz dostrzec w czasie próby, w czasie doświadczenia, że Chrystus jest w tobie. A więc kiedy wiesz, że Jezus jest w tobie, to zupełnie zmienia sposób patrzenia na świat. Na rzeczy, które są wokół ciebie, na pieniądze, na przyjemności tego świata, na różne rzeczy, które masz wokół siebie. Gdy wiesz, że On jest z tobą, to też odchodzi strach, zamieszanie i pojawia się siła, bo wiem, że Bóg jest ze mną. A więc jesteś lepiej przygotowany na twoją przyszłość. Niektórzy ludzie myślą o samobójstwie. Niektórzy najchętniej by uciekli albo zamknęli się w jakimś miejscu ucieczki. I dla niektórych ucieczką jest alkohol, dla niektórych ucieczką są gry komputerowe. Niektórzy ciągle uciekają tak naprawdę nie przed życiem, oni uciekają przed sobą. Ale kiedy wiesz, że Chrystus jest z tobą, kiedy przeszedłeś przez jedną próbę, drugą próbę, trzecią próbę, czwartą i wiesz, że Chrystus jest z tobą, On jest w tobie, to nagle zupełnie to zmienia perspektywę. Bo jeżeli Chrystus w nas, to któż przeciwko nam? Jeśli Chrystus w nas i Chrystus ze mną, to nie muszę się bać przyszłości. On będzie ze mną, On mi pomoże, będę miał zwycięstwo w Nim. A więc to jest to, co powodują próby. I Bóg chce, abyś wiedział, że On jest w tobie, że Bóg jest wierny, że On cię nigdy nie porzuci, że On cię nigdy nie opuści. I właśnie do tego potrzebujemy prób. To jest dziwne. Wydawało się, że tu jest jakaś sprzeczność. Ale tak naprawdę próby objawiają wierność Boga. I kiedy ja patrzę na mnie i na moją żonę, a jesteśmy już w służbie 33 lata i moja żona chodzi z Panem trochę dłużej niż ja. Ja myślę, że już niedługo będzie 40 lat, jak chodzę z Panem. To myślę, że miałem różnego rodzaju próby. I niektóre próby musieliśmy razem przejść, niektóre próby przechodziłem sam i potrzebowałem wsparcia mojej żony. Ale wiem, że te próby wykonały potężną pracę w moim życiu i przyniosły zmianę. Pytanie, czy jeszcze jakieś próby są przede mną? Pewnie tak. Ale dzisiaj mam inne podejście do prób z powodu zwycięstw, które miałem w poprzednich próbach. A więc myślę dzisiaj bardzo optymistycznie o przyszłości. I jestem podekscytowany przyszłością. Więc jak poddać samego siebie próbie? Przejdziemy do tej części. Jak poddać samego siebie próbie? Poddajesz siebie próbie wtedy, gdy przestajesz słuchać, co mówi świat i co ludzie mówią o twojej sytuacji. Też nie słuchasz swoich emocji, bo emocje kłamią. Nie idziesz też na kompromis z wartościami, które są ukształtowane w twoim życiu. I wtedy składasz zupełnie troskę na Pana, trzymasz się Jego słowa i czekasz, co On zrobi. I ten moment czekania jest najtrudniejszy. I kiedy patrzę na Biblię, to widzę, że wielu ludzi upadło w tym czasie czekania. Abraham miał czekać na potomka, którym będzie z niego i z Sary, ale nie mógł tak długo czekać i zrobił coś z ciała. I to była próba, którą źle przeszedł. Król Saul miał czekać na proroka Samuela, który miał przyjść i złożyć ofiarę, ale po prostu zagrożenie było realne i presja ludzi była tak silna, że on sam złożył ofiarę, a nie był kapłanem. Ludzie nie lubią czekać. My wpakujemy się w problemy, bo nie chcemy czekać. Czy ktoś was kiedyś przegrał w próbie, bo nie był gotowy czekać? Mówię wam, możesz sobie narozrabiać, kiedy nie chcesz czekać. Więc pytanie jest, jak poddać samego siebie próbie w takim czasie? Chcę wam opowiedzieć pewną historię, która całkiem niedawno się wydarzyła w moim życiu i w której ja miałem udział. Więc wracałem. To był pierwszy śnieg, jaki spadł w tej naszej zimie, która minęła.
czyli to był prawdopodobnie chyba jakoś listopad lub grudzień. To był pierwszy śnieg, pierwszy śnieg. Wcześniej było dość mokro, padał deszcz i zaraz potem spadł śnieg. I ja mam taki podjazd do garażu, mam bramę garażową, która jest na podjeździe i zazwyczaj po prostu stawiałem sobie samochód na tym podjeździe i wychodziłem, żeby zamknąć bramę, bo mam taką bramę, która tak się otwiera, więc muszę na ten podjazd podjechać, żeby po prostu zamknąć bramę. A więc podjechałem, nacisnąłem hamulec, zacisnąłem ręczny, a samochód w ogóle nie zareagował i dalej zjeżdża. Więc ja już nie wiedziałem, co zrobić i nic nie zrobiłem, bo nie mogłem nic zrobić. Po prostu samochód zjechał i walnął w bramę garażową. I wjechałem do garażu, nie otwierając bramy garażowej. Zobaczcie, jak ona wyglądała. Więc tak wyglądała moja tutaj. Tutaj mniej więcej tak centralnie wjechałem w tą bramę garażową. Może kolejne zdjęcie. Z boku to tak po prostu zmieniła trochę swój kształt. I to jest jeszcze kolejne zdjęcie. Tutaj miałem zgniecienie, tutaj zgniecienie, tu w sumie te trzy panele zostały zgniecione. A więc co zrobiłem? Może to zdjęcie pozostać, żebyście mogli widzieć moją fajną bramę. Więc pierwsza myśl, jaka była, to czy mam ubezpieczony dom, no bo mam kredyt we frankach jeszcze oficjalnie. A więc dom jest ubezpieczony, bo musiał być ubezpieczony przy kredycie. A więc zaraz zadzwoniłem, dosłownie wróciłem do domu, zadzwoniłem do firmy ubezpieczeniowej, do PZU i zgłosiłem uszkodzenie bramy. No i musiałem odpowiedzieć na pytania. Kto był w samochodzie, kto tym samochodem zjeżdżał? No ja. A więc ja jako właściciel domu wjechałem we własną bramę, a więc pani spisała to wszystko, przyjęła to zgłoszenie, ale ona mówi, czarno to widzę, bo pan był sprawcą tego swojego zniszczenia. Ale zgłosiłem, no, po prostu zareagowałem szybko, tak jak to czułem w sercu. Wszystko powiedziałem jak na spowiedzi, wiecie, dokładnie jak było. Że zjechałem, zaciągnąłem hamulec, a mimo wszystko zjechałem. No i czekałem z tydzień, w końcu po tygodniu, wiecie, mówiłem o tym, że w próbach najgorzej jest czekać. Nie lubimy czekać. Kto z was lubi czekać? Enzo lubi czekać, ale okej, okay. Ale on jest Włochem, Włosi lubią czekać, oni są tacy powolni bardzo. Wiecie, że to nieprawda. A więc musiałem czekać. Zadzwoniłem po tygodniu, z jakąś konsultantką rozmawiałem, no i zacząłem dopytywać, jak to, kiedy mogę dotrzymać jakieś informacje. A ona mówi, proszę pana, jeżeli pan ma ubezpieczony dom i pan był kierowcą, pan jako ten kierujący zjechał tą bramę, to nie ma szans na żadne ubezpieczenie, bo po prostu PZU w takich przypadkach nie wypłaca ubezpieczenia. No i rozmawiałem z synem moim, z Szymonem. On mówi, no ale przecież jeszcze masz samochód ubezpieczony. Mówi, to zadzwoń w sprawie ubezpieczenia samochodu. Więc ja, jako że to był inny ubezpieczyciel niż Marzenka, więc zadzwoniłem do tego ubezpieczyciela i wyjaśniłem mu, jak wyglądała sytuacja. A on mówi, proszę pana, to nie obejmuje ubezpieczenia, kiedy to pan sobie sam rozbił samochód. Gdyby to ktoś jechał tym samochodem, gdyby ktoś inny jechał samochodem, no to wtedy tak. Ale nie, że pan sam to robi. A więc mimo wszystko tak pomyślałem, tak, to mogę poprosić sąsiada, żeby... Bo samochód nie był uszkodzony, tylko brama była uszkodzona. Samochód po prostu tam, można powiedzieć, wjechał w bramę, staranował ją. Więc mogę to zgłosić w takim razie, że ktoś inny tym samochodem jechał i mi uszkodził tą bramę. Więc mogłem poprosić, mówię, może Mariusza, albo może sąsiada, ale tak czuję, że w środku, w sercu Duch Święty mówi, że to nie jest coś, co jemu się podoba. Ja mówię, panie, poprowadź mnie, daj mi jakieś słowo, powiedz mi, co mam robić w tym. Wiecie, próby są kiepskie, znaczy próby powodują, że my jesteśmy kuszeni, żeby zrobić coś, co nie jest Bożą wolą, żeby zrobić coś z ciała, żeby zrobić coś po swojemu, żeby zrobić coś tak, jak my chcemy, dla własnej korzyści. Próby zawsze mają dziś związek z naszym egoizmem. I zacząłem modlić się, mówię, panie, daj mi słowo. I otworzyłem słowo, tak czułem, że mam otworzyć słowo i otworzyłem słowo, a tutaj Bóg mi mówi tak. Spraw, bym pojął drogi wynikające z twoich poleceń. Oddal ode mnie drogę kłamstwa, obdarz mi łaskawie swoim prawem. I dalej napisane, obrałem drogę prawdy, stawiam na twe rozstrzygnięcia. O. Panie, obrałem drogę prawdy. Okej, okay, dobra, a więc zadzwonię do firmy ubezpieczeniowej, która ubezpieczyła samochód. Zadzwoniłem i dokładnie powiedziałem wszystko, jak było.
Przyjęli zgłoszenie, mówi, a teraz się będę modlił o to, żeby ta firma ubezpieczeniowa, mimo że to wbrew ich zasadom, żeby wypłaciła mi odszkodowanie, bo koszt naprawy bramy 6700 zł. Ktoś z was rozumie, to znaczy 6700? No to jest dość dużo, tak? 6700 za bramę to jest dość dużo. Więcej niż ona kosztowała. No i ciekawa rzecz się wydarzyła, bo dalej w tym fragmencie, w psalmie 119 jest napisane, spełnij swemu słudze swoją obietnicę, aby pogłębić we mnie bojaźń wobec Ciebie. I ja mówię, okej. I zacząłem się modlić tą modlitwą. Panie, ja obrałem drogę prawdy. W tej próbie zaufałem Tobie i wierzyłem, że Ty mnie wyprowadzisz z tego i otrzymam zwrot pieniędzy za naprawę bramy. I mówię, spełnij tą obietnicę odnośnie drogi prawdy, aby moją bojaźń względem Ciebie pogłębić. I po, nie wiem, może po 2 tygodniach, po 3 tygodniach mam odpowiedź z firmy ubezpieczeniowej samochodu. Niestety w przypadku takim, że Pan był tym prowadzącym, wjechał Pan we własną bramę, nie ma możliwości, żeby z ubezpieczenia OC samochodu zapłacić Panu za naprawę bramy. Bo samochód nie był zniszczony, tylko brama. Niestety firma ubezpieczeniowa, nie będę mówił, jak się ona nazywała, ale firma ubezpieczeniowa nie była w stanie po prostu pokryć. Ja mówię, Panie, no tak, no tam mi powiedzieli, że to w ogóle nie obejmuje, tu mi powiedzieli, że nie, ale dalej się modliłem. Mówię, Panie, spełnij swemu słudze swą obietnicę, aby pogłębić we mnie bojaźń wobec Ciebie. I otrzymuję w następnego dnia pismo, e-maila z firmy PZU, w której miałem ubezpieczony dom. I oni mówili, przyznano mi ubezpieczenie na moją bramę. Z domu, mimo że sam wjechałem we własną bramę. I firma ubezpieczeniowa wypłaciła mi ubezpieczenie. Mimo że to było, na początku powiedzieli, niemożliwe. Więc zobaczcie, jaką mam ładną bramę teraz. To jest moja brama. Niech ta brama przez chwilę pozostanie. Niech ona będzie takim po prostu tłem dla tego kazania. Ale wiecie, co się stało? W tej próbie, w której przyszedłem zwycięsko, ta próba pogłębiła moją bojaźń względem Boga, moją miłość, moją wiarę, moją wytrwałość, moje zaufanie, moją wdzięczność. I co ja wiem dzisiaj? Że Chrystus jest ze mną. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Ja utrzymałem moją wiarę i nie poszedłem na drogę kłamstwa, ale powiedziałem zgodnie z prawdą, utrzymałem zasadę i dzisiaj wiem, że Bóg jest ze mną. Dzisiaj wiem, że jest realny, że nawet wtedy, kiedy coś jest niemożliwe, dla Niego wszystko jest możliwe. Amen? Aleluja. Chwała Bogu, możecie zaklaskać dla Pana Jezusa. I widzisz, tak jak ja potrzebuję osobistego objawienia, tego, że Chrystus jest ze mną, jest we mnie, tak Ty potrzebujesz swojego osobistego objawienia. Każdy z nas. A więc moje próby nie są w stanie nauczyć Ciebie tego, czego nauczyły mnie, bo to są moje. Musisz mieć swoją próbę. Ale jeśli przejdziesz zwycięsko przez tą próbę, wiedząc, co powodują próby, to będziesz gotowy okazać posłuszeństwo Bogu, zaufać Mu w takim trudnym momencie, bo w próbach nie jest łatwo, w próbach jest ciężko. Ale kiedy przejdziesz przez jedną próbę, przez drugą próbę, to twoje życie będzie pełne bojaźni Bożej, pełne miłości i nigdy nie upadniesz. Więc Bóg chce, żebyśmy prowadzili zwycięskie życie. Zazwyczaj czas próby to moment, w którym muszę podjąć jakąś decyzję. Jestem kuszony, aby zrobić coś, co nie jest Bożą wolą. I kiedy pomimo wszystkiego, co się dzieje w moim życiu, moich myśli, moich uczuć, tego, co ludzie mówią, co słyszę z zewnątrz, trzymam się Pana, to wtedy przechodzę do kolejnego etapu. Widzisz, w każdym przypadku, kiedy widzimy, że ludzie byli w czasie próby, na przykład Jezus był w takim czasie próby, był poprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię, aby był kuszony przez diabła. I wiesz, że za każdym razem, kiedy diabeł zastosował 3 takie pokusy, pierwsze powiedział mu, zrób coś dla siebie, aby zaspokoić swoje pragnienie ciała. I diabeł przyjdzie do naszego życia, aby nas kusić do tego, żeby zrobić coś cielesnego, coś dla ciała.
Jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia jest z tego świata. Ona przychodzi od władcy tego świata. A więc diabeł, tak jak kusił Jezusa, aby on zrobił coś dla siebie, aby zaspokoić pragnienie swojego ciała i zamienić kamienie w chleb, tak również będzie kusił ciebie. Po drugie, powiedział, skocz w dół, zrób coś ryzykownego i tak Bóg cię ochroni, bo ty jesteś przecież Synem Bożym. W końcu trzecia rzecz powiedziała, oddaj mi pokłon, diabeł powiedział, aby mieć to, co oferuje ten świat, bo ja jestem władcą tego świata. A więc oddaj mi pokłon. I każdy z nas w czasie próby będzie kuszony do tych trzech rzeczy. Ale wiecie, co zrobił Jezus? Za każdym razem, kiedy diabeł go kusił, odpowiadał mu słowem. A więc jeżeli chcesz wyjść z prób zwycięsko, to potrzebujesz słowa. Gdyż znasz słowo, będziesz wiedział, co jest Bożą wolą dla ciebie. Będziesz wiedział, co Bóg myśli o tej sprawie i o tym, w czym jesteś. I wtedy zwyciężysz. Po drugie, gdy wiesz, kim jesteś, jaka jest twoja tożsamość w Bogu, wtedy będziesz wiedział, jak postąpić w czasie próby. A więc, żeby przejść przez próby zwycięsko, potrzebujemy Bożej woli. Znać Bożą wolę. Znajomość Bożej woli pomaga przejść zwycięsko w czasie prób. Ludzie, którzy upadają w czasie prób, zazwyczaj to są ludzie, którzy nie znają słowa. Którzy nie są przepełnieni, przesiąknięci słowem. Oni są przeciągnięci YouTube'em, przeciągnięci Facebookiem, przeciągnięci filmem, przeciągnięci telewizją, tym, co ludzie mówią, co koledzy mówią, czym żyją koleżanki, tym są przeciągnięci. I po prostu nie znają słowa. A więc kiedy przychodzi próba, oni jako, że nie mają słowa, nie mają tych wartości, ulegają i nie potrafią odpowiedzieć na pokusę słowem. Ale Jezus zawsze używał słowa. A więc kiedy znasz słowo, będzie ci łatwiej przejść zwycięsko w czasie prób. Potrzebujemy słowa. Druga rzecz to jest nasza tożsamość. Wiecie, o Jezusie jest napisane, że Jezus wiedział, kim jest, skąd przyszedł i dokąd idzie. Więc Jezus miał tożsamość, znał swoją tożsamość. Dlatego nie upadł przed diabłem. Nie ukląkł przed diabłem. Nie pokłonił się przed diabłem. Powiedział, o nie, jestem Synem Bożym. Nie będę kłaniał się przed zbuntowanym, upadłym aniołem. I kiedy diabeł przyjdzie do ciebie, musisz powiedzieć, jestem córką Boga. Jestem Synem Boga. Nie upadnę, bo jestem Synem Boga i Chrystus jest we mnie, a On jest moją siłą. Jeśli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam, nie upadnę w dniu próby, bo wiem, kim jestem. Ale jeśli nie wiesz, kim jesteś, będzie ci trudniej przejść zwycięsko przez próby. I wielu ludzi upada z powodu braku zrozumienia i objawienia tożsamości. To znaczy nie mają tożsamości w Bogu. Ich tożsamość jest zachwiana. Ich tożsamość jest okradziona. I są oszukani przez diabła. Ale kiedy wiem, kim jestem, wiem, skąd pochodzę i wiem, gdzie idę, wtedy zwyciężę w próbie. Potrzebujemy tożsamości. I kiedy zakończę już historią Daniela. Księga Daniela jest niesamowita. Mógłbym o niej głosić kilka kazań, żeby tylko wam jakby naświetlić, przybliżyć to, co się wydarzyło. Ale przynajmniej parę rzeczy pokażę, które mogą być dla mnie pomocne. Widzisz, Daniel i jego trzech przyjaciół, którym nadano imiona Szedrach, Meszach i Abednego, oni pochodzili z książęcych jakichś wysokich rodów z Izraela, więc zabrano ich jako młodzieńców do Babilonu, do niewoli. I kiedy znaleźli się w tej niewoli, to, co było systemem i planem władcy Babilonu, Nebukadnezara, to jest to, aby zmienić ich myślenie, aby pozbawić ich tożsamości, którą mieli jako Izraelici. Wiecie, co zrobił pierwsze, co zrobił król Nebukadnezar? Kazał zmienić imiona. Bo każde imię tych trzech przyjaciół Daniela wywyższało Boga. Mówiło, kim jest Bóg. Ale diabeł chciał pozbawić ich tej świadomości, kim jest ich Bóg i kim oni są w Bogu. Potem dalej przez 3 lata miano ich uczyć zwyczajów Babilonu. Więc uczono ich myśleć tak, jak Babilon myśli. Uczono ich, żeby praktykowali rzeczy i żyli według sposobu życia ludzi w Babilonie. I diabeł robi to samo dzisiaj z chrześcijanami na całej ziemi. On chce, żebyśmy myśleli jak ten świat, żebyśmy czuli jak ten świat, żebyśmy mieli takie wartości jak ten świat, żebyśmy poszli na kompromis, ale nasze życie nie zależy od świata, ale od Boga. A więc oni, kiedy otrzymali informację, że będą karmieni potrawami ze stołu królewskiego,
A zwyczaj w Babilonie był taki, że zwierzęta duszono, a nie zabijano przez ucięcie im gardła, aby krew wyszła, tylko te zwierzęta były duszone, a więc jedli rzeczy z krwią, która była w środku w tych zwierzętach. Poza tym wszystkie te potrawy były oddawane różnym bożkom i w ten sposób one miały w jakiś sposób dawać siłę, którą te bożki miały im przekazywać. A więc z tym związane było bałwochwalstwo, czary i wiele różnych praktyk, które wtedy w Babilonie praktykowano. Więc co czytamy o Danielu? Czytamy, że Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału ani winem z królewskich składów. Więc wyobraź sobie, że mimo, że zmieniono jego imię, bo jemu nadano jakieś imię związane z jakimś bożkiem babilońskim, to on nie zmienił swoich wartości. On nie zmienił swojej postawy. On wiedział, że jego życie zależy od Boga i że Bóg jest z nim. I on postanowił, powiedzcie ze mną, postanowił. To była jego decyzja. W czasie prób ty musisz coś postanowić. Kiedy przychodzi próba, jeżeli masz własną tożsamość właściwą, masz tożsamość w Bogu, jeśli znasz Słowo, jesteś ukształtowany przez Słowo, to wtedy ci łatwiej postanowić coś. I Daniel postanowił, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału. Słowo kalał się to jest słowo, które mówi o tym, że celem diabła jest zanieczyścić ciebie. Skalać cię. Wiesz dlaczego? Bo kiedy jesteś skalany, nieczysty, przestajesz być już kanałem dla Boga. Więc Bóg już nie może nic zrobić przez ciebie. I o to chodzi diabłu. Żebyś był bezużyteczny. Żebyś był zerem. Żebyś nie mógł mieć wpływu. Żebyś nie mógł przynieść światła na ten świat. Żebyś nie mógł zmieniać życia ludzi. Żebyś nie mógł uzdrawiać chorych. Żebyś nie mógł uwalniać ludzi spod władzy diabła. Żeby diabeł mógł władać i królować. Ale Bóg chce królować przez ciebie. Dlatego Bóg mówi, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jesteśmy powołani, aby królować na tej ziemi. Aby uwalniać jeńców, aby nieść ludziom życie. Aby stać się ludźmi nadziei. To jest to, do czego Bóg nas powołał. A więc te próby są potrzebne, abyśmy zaczęli chodzić w autorytecie i w Jego władzy. Aby Królestwo Boże mogło przyjść. I Daniel doskonale wiedział o tym, a więc postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego. I wiecie, po 3 latach Bóg dał mu łaskę i jego przyjaciołom również. Po 3 latach byli karmieni tylko potrawami, takimi warzywami. Myślę, że to można by to nazwać dietą wegetariańską. A więc przez 3 lata to nie chodziło o to, że jest moc w wegetarianizmie, żebyście nie myśleli, że teraz zachęcamy wszystkich, żeby przeszli na wegetarianizm. Ja nie jestem wegetarianinem i nie myślę, że w tym była moc. Moc była w jego posłuszeństwie. Moc była w tym postanowieniu, że nie będzie się kalał. Moc była w tym, że on postanowił podobać się Bogu. I widzisz, po tych 3 latach, kiedy stanęli przed królem Nebukadnezarem, to był wielki dzień. Wszyscy oczekiwali, bo jeżeli oni by się nie sprawdzili, to byliby usunięci. Ale okazało się, że Bóg dał im taką mądrość, że przewyższali innych magów i mędrców i innych młodzieńców 10-krotnie. 10-krotnie. Skąd jest 10-krotne przewyższanie innych? To jest od Pana Boga. To jest awans. A więc kiedy wiedzieli, że Bóg jest z nim, że Bóg dał im łaskę, że Bóg dał im mądrość, to kiedy chwilę później ogłoszono dekret, w którym król postanowił, że wszyscy magowie, mędrcy, a oni byli w tej grupie, będą ścięci, to wiecie, co zrobił Daniel? Daniel powiedział, pozwólcie mi stanąć przed królem, abym mógł dowiedzieć się, co jest przyczyną takiej decyzji. I wtedy okazało się, że król miał sen i poprosił, aby ci mędrcy, magowie i różni inni wróżbici wyjaśnili mu ten sen. Tylko był jeden problem, że on nie chciał im tego snu powiedzieć. Oni mówią, nikt, żaden człowiek nie może wyjaśnić królowi snu, jeśli ty nie opowiesz tego snu. Ale król był sprytny. Mówi tak, będziecie tylko grali na czas. Jeżeli nie potraficie powiedzieć, jaki miałem sen, to nie potraficie go wyjaśnić. A oni mówi, żaden człowiek nie potrafi tego zrobić, tylko Bóg. Ale Daniel mówi,
Ja wiem, że Bóg jest ze mną. Wiem, że Bóg jest ze mną. Bo On przeszedł przez próbę. I wtedy w tych próbach mógł odkryć, że Bóg jest z nim. I że może mu ufać. I że nie musi się bać. I stanął przed tym królem i powiedział: królu, daj mi tylko noc, a rano ci wyjaśnię sen. I oczywiście Bóg dał mu sen. Ciekawe było to, że on nie modlił się całą noc, nie pościł całą noc, tylko poszedł spać. Mówi: Boże, daj mi sen Nebukadnezara, abym dokładnie śnił to, co on śnił. I rano obudził się i już miał sen i miał wyjaśnienie. Stanął przed królem i wszystko opowiedział. I on był uratowany, jego przyjaciele byli uratowani i wszyscy inni magowie byli uratowani. Wiecie, co to spowodowało? Wywyższenie. Otrzymał awans. Przeszedł przez próbę. Ale to uczyniło jedną rzecz. On wiedział, że Bóg jest z nim. Ja myślę, że to pogłębiło bojaźń Bożą. Że to pogłębiło jego wierność. To wpłynęło na jego wytrwałość. To wpłynęło na jego dojrzałość. I to sprawiło, że został otoczony chwałą. I mógłbym tak głosić jeszcze do wieczora, ale wiem, że jest dzisiaj ciepły dzień. I nie możecie doczekać się, żeby wsiąść na swoje rowery, rumaki, nie wiem, co tam jeszcze. I po prostu mieć też czas z rodziną. Więc chciałbym, żebyśmy wstali teraz. Będziemy się modlili.